Istnieją zasadniczo dwa sposoby podejścia do starożytnego miejsca Pumapunku w Boliwii. Albo uznamy je za kamienne dziedzictwo cywilizacji preinkaskiej, albo za dzieło kosmitów z kosmosu. Tak, dobrze słyszałeś. W niektórych kręgach precyzyjnie wykonane monumentalne struktury Pumapunku są rzeczywiście uważane za niepodważalny dowód starożytnego kontaktu z pozaziemską inteligencją. Ale czy naprawdę potrzebujemy kosmitów i futurystycznej zaawansowanej technologii, aby wyjaśnić struktury z przeszłości? A może powinniśmy raczej przyjąć pomysł, że umiejętności naszych przodków nie były wcale tak ograniczone, jak się powszechnie zakłada? Jako część stanowiska archeologicznego Tiwanaku, Pumapunku znajduje się na dumnej wysokości 3850 metrów. Znajduje się w zachodniej Boliwii, w pobliżu jeziora Titicaca, charakteryzuje się tarasowym układem, ogromnymi kanałami i megalityczną, monumentalną strukturą, która dziś jednak leży w ruinie. Nie ulega wątpliwości, że Tiwanaku jest jednym z najbardziej enigmatycznych miejsc badań archeologicznych, nawet poza teoriami kosmitów. Ze względu na swoją szczególną lokalizację na wysokim płaskowyżu Altiplano, mamy do czynienia nie tylko z jednym z najwyżej położonych ośrodków miejskich na świecie, ale także z miejscem, które jest wyjątkowe pod wieloma względami. Dotyczy to w szczególności stylu architektury Pumapunku, który nie ma żadnego znanego poprzednika w Andach i któremu towarzyszą kamienne bloki, które są tak misternie rzeźbione, że nawet współczesnym kamieniarzom nie udaje się ich odtworzyć. Ale kim byli ludzie, którzy pozostawili potomnym tę kamienną tajemnicę? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa do ustalenia. W odpowiednich tekstach specjalistycznych mówi się o kilku kulturach, które wykorzystywały Tiwanaku jako centrum religijne i polityczne między 1500 rokiem przed naszą erą a 1200 naszej ery. Zasadniczo jednak eksperci zakładają, że nadrzędne państwo Tiwanaku istniało przez około 2000 lat. I chociaż rozwinęło się na południowy wschód od jeziora Titicaca, w czasach swojej świetności mogło obejmować obszar do 600 tysięcy km kwadratowych, służyć jako dom dla około połowy miliona ludzi. Oczywiście kultura Tiwanaku, która była prawdopodobnie następcą przedinkaskiej cywilizacji Huanca, pozostawiła swój ślad nie tylko w Pumapunku. W szczególności jej mieszkańcom udało się zbudować genialny system nawadniania, który obejmował obszar ponad 80 km kwadratowych i zapewniał uprawę roślin takich jak ziemniaki, kukurydza i komosa ryżowa. Jednak uważa się również za pewne, że kultura Tiwanaku mniej lub bardziej gwałtownie upadła. Naukowcy wciąż szukają wyjaśnienia, dlaczego ta zaawansowana cywilizacja zakończyła się w około 1000 roku naszej ery. W tym względzie spekuluje się, że kultura Tiwanaku padła ofiarą drastycznej zmiany klimatu. W wyniku ekstremalnej suszy jej członkowie nie byli już w stanie uprawiać wystarczającej ilości żywności, więc ostatecznie rozproszyli się po okolicy, zanim całkowicie zniknęli. To, co jednak nie zniknęło, to architektoniczne świadectwa tego tajemniczego ludu, a wraz z nimi założenie, że mogą świadczyć o niewiarygodnej prawdzie. Czy Tiwanaku dowodzi istnienia kosmitów? Był rok 1549, kiedy konkwistador i kronikarz Pedro de Sieza de Leon był pierwszym Europejczykiem, który natknął się na pozostałości wioski Tiwanaku. Będąc pod ogromnym wrażeniem ruin znajdujących się przed jego oczami, Hiszpan zapytał lokalnych mieszkańców, czy Inkowie zbudowali te monumentalne struktury, ale oni tylko wybuchnęli śmiechem i wyjaśnili mu, że to dzieło kultury, która istniała na długo przed przybyciem Inków. Podczas gdy miejscowa ludność nie wiedziała, kto jest odpowiedzialny za to architektoniczne arcydzieło, dla współczesnych Siezy było to przede wszystkim pytanie o sposób, który przypominał nierozwiązywalną tajemnicę. Kronikarze po prostu nie potrafili wyjaśnić, jak w ogóle możliwe było przesuwanie tak masywnych kamieni i kształtowanie ich w tak wyrafinowane formy. Fakt, że kwestia dokładnych technik konstrukcyjnych jest dziś nadal wielką tajemnicą, komplikuje jeszcze jedna smutna okoliczność. Tiwanaku jest obecnie jednym z najbardziej splądrowanych i zniszczonych stanowisk archeologicznych w całej Ameryce Południowej. W rezultacie żaden z bloków monolitu nie znajduje się już w swojej pierwotnej pozycji. Struktury zostały odbudowane dopiero później i to w większości w amatorski sposób, całkowicie zniekształcając dawną architekturę Tiwanaku. To, co dziś całkowicie zniekształcone, to interpretacja odpowiednich struktur. Jeśli zapytasz oczywiście konserwatywnego historyka. Alternatywny obóz jest jednak głęboko przekonany, że struktury Tiwanaku świadczą o niemal niewiarygodnej prawdzie, a mianowicie, że ludy starożytności były regularnie odwiedzane przez kosmitów. Ponieważ mieszkańcy przeszłości nie potrafili wyjaśnić futurystycznych technologii egzotycznych gości, po prostu nadano im boskie tło.
Szybki rzut oka na motywy z Tiwanaku wystarczyłyby, aby przekonać się o tym fakcie. Tak przynajmniej uważa pisarz i preastronauta Erich von Daniken. Jeśli chodzi o tak zwaną bramę Słońca w Tiwanaku, von Daniken twierdzi, że wyraźnie widzielibyśmy latającą istotę, czyli kosmitę w statku kosmicznym. Co więcej, napisy na szczycie bramy Słońca informowałyby również, że przedstawiona na niej istota została kiedyś zrzucona na Ziemię za pomocą UFO. W naturze rzeczy leży jednak, że tezy Danikena spotykają się nie tylko z aprobatą reszty świata naukowego, wręcz przeciwnie, w kręgach konserwatywnych jego twierdzenia są odrzucane jako bezpodstawne. W szczególności postać, którą interpretuje jako latającego kosmitę, nie uniosłaby się nawet w powietrzu. Zamiast tego po prostu stałaby na piedestale. Twierdzenie, że napis na bramie Słońca mówi o statku kosmicznym, jest również naciągane. Te kamienne rzeźby rodzą poważne pytania. Jednak niezależnie od tego, czy jest to istota pozaziemska, czy nie, przedstawienie bóstwa świadczy o tym, że miejsce to miało kontekst religijny. Nie jest to jednak prawda historyczna. Tiwanaku było nie tylko ważnym celem pielgrzymek, ale też ważnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym. Wioska była niegdyś domem dla gęsto skoncentrowanej populacji, która mieszkała w wyraźnie oddzielonych dzielnicach, które były otoczone masywnymi murami z cegły mułowej. Ale struktury domowe były również wyraźnie podzielone. Tutaj na przykład były kuchnie, sypialnie i magazyny, a wiele z nich było rozmieszczonych wokół małego prywatnego dziedzińca. W przeciwieństwie do tego przestrzenie na świeżym powietrzu wykorzystywane do wspólnych ceremonii i wydarzeń były znacznie większe. Inne ważne obszary tego miejsca obejmują kompleks Kalasasaya, który jest czasami nazywany amerykańskim Stonehenge ze względu na duże kamienne kolumny, oraz półpodziemną świątynię, która jest znana z dziwacznych głów osadzonych w jej ścianach. W tym miejscu nie powinniśmy jednak zapominać, że prawie żaden obszar Tiwanaku nie został w pełni odkopany ani kompleksowo zmapowany. Centrum miasta z jego monumentalnymi budynkami jest wyjątkiem, ale najważniejsze jest to, że ponad 90% tego miejsca nadal jest ukryte. Nikt nie jest więc w stanie powiedzieć ile, a przede wszystkim które archeologiczne skarby są obecnie nadal ukryte w Tiwanaku. A jednak struktury odkryte do tej pory są wystarczające, aby pozostawić nas z mieszaniną głębokiego zdumienia i wielkiego podziwu. Spójrzmy na tak zwane H-bloki z Pumapunku. Te nie tylko prezentują się w kształcie litery, od której wzięły swą nazwę, ale mają niesamowicie proste krawędzie, ale niektóre mają też dokładnie metr wysokości. Generalnie jednak takie niezwykłe kamienne rzeźby znajdujemy w Pumapunku na każdym kroku. Czy to tak zwane kamienie strzały, czy też bloki ozdobione charakterystycznymi andyjskimi krzyżami, praktycznie każdy kamienny relikt świadczy o niesamowitych umiejętnościach jego twórców. Do tego dochodzi fakt, że niepowtarzalna precyzja spotyka się z czystą siłą. Największy odkryty do tej pory monolit ma ponad 7,8 metra długości i waży aż 130 ton. Analiza materiału wykazała, że kawałek, podobnie jak drugi najcięższy blok o wadze 85 ton, pochodzi z kamieniołomu oddalonego o 10 km. Możemy jednak tylko spekulować, w jaki sposób robotnikom udało się przetransportować takie ładunki na tak odległe miejsca. Jedna z hipotez odnosi się do kombinacji lin, ramp i czystej siły mięśni, a inna do zaginionej technologii, która została później wykorzystana do cięcia kamiennych kolosów na wymiar w mgnieniu oka. Tajemnice Pumapunku w świetle nowoczesnych technologii. Ale podczas gdy hiszpańscy konkwistadorzy z XVI wieku nadal opisywali to miejsce jako niewyobrażalne, dziś możemy przyjąć zupełnie inne podejście do odkrywania tajemnic przeszłości. A tam, gdzie historyczne zagadki spotykają się z nowoczesną technologią, efektem końcowym jest model 3D Pumapunku, który został stworzony kilka lat temu przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. W trakcie pracy eksperci opierali się na informacjach, które zostały zebrane na temat Pumapunku w ciągu ostatnich 150 lat. Następnie zrekonstruowali praktycznie wszystko, co mogli odkryć w ruinach na podstawie notatek, opisów, zdjęć i wskazówek. Według naukowców stworzony na tej podstawie wydruk 3D w skali rzeczywistej stanowi solidny dowód na to, że miejsce to nie zostało stworzone przez kosmitów. Preastronauci często odnoszą się do absolutnej dziwności Pumapunku, ale w swoim badaniu eksperci wyjaśnili, że budynki wcale nie są tak wyjątkowe, jak powszechnie się zakłada. Zgodnie z tym projekt można było już rozpoznać w dwóch innych pobliskich miejscach. I jak już wspomniano, struktury Tiwanaku były wielokrotnie plądrowane i niszczone na przestrzeni czasu, a Pumapunku nie było wyjątkiem.
Jeśli jednak teraz podążymy za wyjaśnieniami ekspertów, próby rekonstrukcji w czasach współczesnych tylko skomplikowały sprawę. Ponieważ po prostu nie zachował się żaden kamień w oryginalnym miejscu i ponieważ założono, że układ witryny był wyjątkowy, nie było szablonu do rekonstrukcji. Aby jednak stworzyć nowy model, zespół wykorzystał pomiary i odniesienia z zapisów historycznych i przeniósł je do wirtualnego programu do modelowania. Musieli pracować z milimetrową precyzją, a 150 pojedynczych elementów, które powstały w ten sposób, zostało następnie uporządkowanych według rozmiaru, kształtu i grubości, a także podzielonych według ich dekoracji. Najważniejsze było następnie ułożenie budynków w całość. Według badaczy właściwości dotykowe poszczególnych części pomogły im intuicyjnie złożyć je w całość i ostatecznie przywrócić Pumapunku jego pierwotną formę, co sprawia, że można zapomnieć o jakimkolwiek pomyśle o udziale kosmitów. To, czy model 3D ostatecznie wystarczy, aby przekonać nawet najbardziej zagorzałych entuzjastów kosmitów, to już zupełnie inna sprawa. A teraz pamiętaj o tym, aby zasubskrybować nasz kanał i być z nami na bieżąco, po to, abyś nie przegapił żadnej kolejnej ciekawostki ze świata. Do zobaczenia wkrótce!